Dzień dobry, witamy Państwa na webinarze poświęconym językowi portugalskiemu, organizowanym przez Instytut Camões we współpracy z Stowarzyszeniem Narodowych Instytutów Kultury Europejskich, EUNIC w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o języku portugalskim, jak już wspomniałam, z panem Michałem Beliną, który jest lingwistą, wykładowcą w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada fonetykę języka portugalskiego, także uczy języka portugalskiego zarówno w Instytucie, jak i na lektoracie. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Ja nazywam się Jolanta Kowalak i poprowadzę tę rozmowę. Więc może zacznijmy od tego, w ogóle skąd się wziął język portugalski? Domyślam się, że to dość skomplikowane pytanie, bo prowadzi pan cały przemysł na ten temat, ale może da się zaznaczyć jakieś takie punkty charakterystyczne na osi czasu. Zagadnieniu temu poświęcamy cały semestr podczas studiów, ale tak upraszczając i skracając, należałoby powiedzieć, że język portugalski jest językiem romańskim. Nazwa ta, skąd wzięła się ta nazwa i co to oznacza? Wszystkie języki romańskie wywodzą się z łaciny. Łacina była językiem powszechnie używanym w Imperium Rzymskim. Imperium Rzymskie, czyli Imperium Romanum. I od Romanum obecnie mamy przymiotnik romański, który właśnie mówi nam o tym, że wszystkie języki romańskie były używane w Imperium Romańskim, Imperium Rzymskim. Romanum, romański, rzymski. A inna nazwa użytkowa to język neołaciński, bądź to łaciński, właśnie z racji tego, że wszystkie języki romańskie wywodzą się z łaciny, są ich bezpośrednimi kontynuatami. Język portugalski, tak jak inne języki romańskie, wywodzi się z łaciny, ale z łaciny ludowej, nie z łaciny klasycznej. Co to znaczy, czym te łaciny się różnią? Łacina klasyczna to był język, jest dalej język, który był pełen regularności, wyjątków, z deklinacjami rzeczowników, przymiotników. Był to język dość skomplikowany, używany głównie przez osoby wykształcone, a także w literaturze czy w poezji. Z kolei łacina ludowa był to język powszechnie używany, krótko mówiąc, na ulicy, poprzez handlarzy, żołnierzy, zwykłe społeczeństwo, gdzie formy nieregularne zostały zastąpione regularnymi, tak żeby ten język był jak najbardziej prosty. Usunięto deklinację, czyli odmiany przez przypadki rzeczowników i przymiotników. Należy też zaznaczyć, że łacina ludowa różniła się w zależności od miejsca występowania w Imperium Rzymskim. Ona była taka sama w każdym miejscu, a Imperium Rzymskie, jak wiemy, było dość obszerne. Na Półwyspie Iberyjskim występowała tak zwana łacina ludowa hiszpańska, Latin Vulgar Hispanicum, z tym, że hiszpański nie odnosi się, tak jak dzisiaj skojarzylibyśmy to z Hiszpanią, w tym czasie też występowały takie organizacje państwowe jak obecna Portugalia czy Hiszpania, a odnosi się generalnie do całego Półwyspu Iberyjskiego. I ta łacina hiszpańska ludowa pod wpływem innych języków tubylczych, to znaczy tych, które występowały przed podbyciem Półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian, między innymi język baskijski, języki celtyckie, luzytański i tak dalej. Pod wpływem tych języków, czyli tak zwanych substratów i substratów językowych, ta łacina ludowa zaczęła ewoluować, tworząc inne organizmy językowe, inne języki, tak zwane języki romances po hiszpańsku, czy romances po portugalsku. I z tych języków romances mamy obecne języki, języki romańskie generalnie. Miało to miejsce pomiędzy V a VIII wiekiem. Należy też pamiętać, że proces kształtowania się języków jest ściśle powiązany z wydarzeniami historycznymi. W owym czasie Półwysep Iberyjski był pod panowaniem Arabów, gdzie został utworzony kalifat Al-Andalus, a na północy Półwyspu Iberyjskiego utworzyły się małe państewka chrześcijańskie, których jednym zadaniem było odbicie utraconych ziem, czyli tak zwany proces rekonkwisty. Podczas tej rekonkwisty te królestwa, odzyskując utracone ziemie, zanosiły ze sobą też używany głównie język w danym królestwie. I tak utworzyło nam się kilka pasm językowych, obszarów językowych,
Idąc od wschodu na zachód, jest to obszar katalońsko-walencki, następnie aragoński, kastylijski, powszechnie zwany hiszpańskim, asturyjsko-leoński i na samym końcu to, co dotyczy się portugalskiego, galicyjsko-portugalski. Język galicyjsko-portugalski był językiem używanym w Królestwie Galicji. Królestwo to zostało podzielone na dwie części. Z jednej z nich zostało utworzone pierwotnie hrabstwo Portugalii, następnie Królestwo Portugalii, a drugie poprzez unię małżeńską z monarchów z Królestwa Leon i Kastylii. Królestwo Galicji zostało wcielone, połączone właśnie z Królestwem Leonu i język galicyjski w tamtym czasie, od tamtego czasu zaczął, jest pod wpływem silnego wpływu hiszpańskiego, czyli tak zwanej kastylianizacji, podczas gdy język portugalski w Królestwie Portugalskim zaczyna ewoluować trochę w odrębny sposób. Te dwa języki zaczynają się oddzielać i wchodzą na odrębne fory. No dobrze, to skoro już jesteśmy przy galicyjskim, to może jakiś przykład, bo język galicyjski jest dość zbliżony do portugalskiego. A jakiś przykład słowa, które jest podobne w dwóch językach? Generalnie, jeżeli ktoś zna język portugalski czy galicyjski, to myślę, że bez problemu zrozumie drugi język, czy to galicyjski, czy portugalski, czy portugalski, czy portugalczyk, język galicyjski. Historia obu języków jest bardzo, bardzo zbliżona. Największe różnice polegają z wymowy, dlatego że język galicyjski, tak jak powiedziałem, silny, jest pod silnym wpływem języka hiszpańskiego i bardzo się do niego upodobnił, ale generalnie w pisowni języki są bardzo, bardzo zbliżone. Na przykład jakiś wyraz. Generalnie słownictwo jest ponad 90% takie same. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, pies, po portugalsku jest to cão, podczas gdy w języku galicyjskim jest to can. Także myślę, że bez problemu można zrozumieć. Dobrze. Tytuł naszego wywiadu to portugalski 5 kontynentów, jeden język, więc warto tutaj właśnie wymienić te kraje i będzie to Mozambik, Angola, także Gwina Bissau, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspa Książęca i Świętego Tomasza. W Europie jest to oczywiście Portugalia, w Ameryce Południowej mamy Brazylię, gdzie właśnie więcej osób mówi w języku portugalskim. I mamy także region Chin, Macau, gdzie również mówi się w języku portugalskim, czyli Azja i także Timor Wschodni, który jest właściwie na pograniczu Oceanii i Azji, więc tak na siłę możemy go trochę zaliczyć jako piąty kontynent do Oceanii. I chciałabym zapytać w związku z tym, a jak to się stało właśnie, że portugalski dotarł w aż tak wiele miejsc? Wiąże się to z epoką wielkich odkryć geograficznych, o czym się wszyscy uczyliśmy się w szkole. W XV wieku ostatnią ostoją Arabów na Półwyspie Iberyjskim jest Emirat Granady, który ostatecznie został odbity w 1492 roku przez królów katolickich Hiszpanii. I granice portugalskie zostały już uformowane tak naprawdę w XV wieku i niewiele się zmieniło aż po dziś dzień. Z racji tego, że Królestwo Portugalii nie miało możliwości dalszego podboju ziem na Półwyspie Iberyjskim, zwrócono oczy na inne tereny i rozpoczęto proces podboju zamorskiego. Pierwszymi podbitymi ziemiami była Ceuta, która obecnie należy do Królestwa Hiszpanii. Następnie zaludniono niezaludnione na tamten czas wyspy na Oceanie Atlantyckim, Maderę i Azory, które po dziś dzień należą do Portugalii. Następnie Wyspy Zielonego Przylądka i tak jak później uczyliśmy się w szkole, wiemy, że żeglarze portugalscy Bartolomeu Dias dopływa do Przylądka Dobrej Nadziei, Cabo Boas Esperança, Vasco da Gama odkrywa morską drogę do Indii. Podczas tych żeglug Portugalczycy zaludniali i zasiedlali podbite ziemie. Wiele z nich przez wiele lat należało do Królestwa Portugalii. Inne z nich, niektóre z nich zostały odbite przez inne kolonialne imperia, między innymi Francuzów, Holendrów czy Anglików.
Portugalczycy dotarli aż do Japonii czy do Chin, tak jak przed chwilą pani wspomniała, do regionu Macau. I poprzez wieloletnie osadnictwo Portugalczyków na podbitych terenach czy kontakty handlowe w języku portugalskim przyczyniło się to do implantacji języka portugalskiego, czyli do zakorzenienia języka portugalskiego na danych terenach. I dzięki czemu język ten jest używany aż do dziś. Warto wspomnieć, że ostatnia kolonia portugalska, posiadłość zamorska, czyli Macau, została zwrócona Chinom dopiero w roku 1999, czyli zaledwie 21 lat temu. Jest to jako specjalny region administracyjny i jakby nie patrząc, Imperium Portugalskie było to imperium, które trwało najdłużej, ponieważ ostatnia posiadłość została zwrócona, jak już powiedziałem, 21 lat temu. I w ten sposób Portugalczycy dotarli aż na 5 kontynentów. Bez tego, jakie są obecnie szacunki, jeśli chodzi o liczbę osób posługujących się językiem portugalskim? Według ostatnich badań Instytutu Camoensa podaje, iż językiem portugalskim obecnie posługuje się około 261 milionów ludzi na całym świecie. Oczywiście większość z nich, tak jak pani powiedziała, pochodzi z Brazylii, gdzie aż około 200 milionów osób posługuje się językiem portugalskim. Niemniej według szacunków Instytutu Camoensa do roku 2050 na świecie będzie to około 380 milionów ludzi. Także liczba prawie, że powiedzmy, że się podwoi. Obecnie język portugalski jest czwartym językiem najczęściej używanym na świecie, jeżeli chodzi o ilość rodzimych użytkowników języka, osób natywnych. Jeżeli podzielilibyśmy półkulę na północną i południową, to język portugalski byłby pierwszym językiem najczęściej używanym na półkuli południowej. Jest też trzecim językiem najczęściej używanym na Facebooku według szacunków Instytutu Camoensa i generalnie piątym językiem najczęściej używanym w internecie. Jeżeli zerknęlibyśmy na ilość rodzimych użytkowników języka na świecie, no to pierwszym jest język chiński, z racji tego, że Chiny jakby cieszą się największą populacją na świecie. Następnie jest to język hiszpański, trzeci jest angielski i czwarty jest portugalski, który w Polsce uchodzi za język bardzo egzotyczny. Niemniej jak widzimy, jest to czwarty język świata i dużo więcej osób mówi po portugalsku niż po włosku, francusku czy niemiecku. No właśnie, a oprócz języka ojczystego mamy też ludzie, którzy posługują się językiem portugalskim właśnie jako drugim językiem, albo też językiem kreolskim, który powstał właśnie na bazie języka portugalskiego. Czy mógłby pan właśnie coś powiedzieć na temat języków kreolskich? Języki kreolskie są to języki rozwinięte na bazie języków etnicznych. Jest to głównie jeden język dominujący, jeden język europejski, czy to portugalski, hiszpański, niderlandzki, z domieszką, silną domieszką innych języków. Głównie języki te powstały podczas przewożenia niewolników z Afryki do obu Ameryk. Z racji tego, iż niewolnicy pochodzili z różnych plemion, musieli i posługiwali się różnymi językami, musieli w jakiś sposób się porozumieć i ich tym językiem wspólnym, tak zwana lingua franca, był uproszczony język narzucony przez kolonistów, w tym przypadku język portugalski. W przypadku języków kreolskich na bazie języka portugalskiego mamy do czynienia wtedy, jeżeli większość słownictwa w danym języku kreolskim pochodzi z języka portugalskiego. I tak możemy wyróżnić kilka grup języków kreolskich na bazie języka portugalskiego. Są to między innymi języki kreolskie, Creole de Alta Guiné. Są to głównie języki z Gwiny i Bissau, czy z Zielonego Przylądka. I tutaj warto zatrzymać się na chwilkę przy językach kreolskich z Zielonego Przylądka. Dlatego, że jak wiemy, Wyspy Zielonego Przylądka jest to około 10 wysp, z tego 8 jest zamieszkałych. Ciekawym jest to, że języki kreolskie Zielonego Przylądka, każda wyspa wykształciła nieco odmienny język kreolski na każdej wyspie. Mimo, że jest to jeden kraj, tak, jedno państwo. Ciekawym jest też to, że cały proces szkolnictwa odbywa się po portugalsku na Wyspach Zielonego Przylądka. Dzieci w szkołach uczą się po portugalsku, nauczyciele mówią po portugalsku, wykładają po portugalsku. Niemniej jak tylko rozpoczyna się przerwa i dzieci wyjdą na
podwórko, na boisko, od razu przestawiają się z automatu na języki królewskie z danej wyspy. Także całe szkolnictwo po portugalsku, ale kontakt na co dzień zazwyczaj odbywa się w językach królewskich. Następna grupa języków kreolskich to są to języki Golfu Daginy, czyli języki z Zatoki Gwinei. Są to języki kreolskie głównie z Wyspy Książęcej, czy Wyspy Świętego Tomasza, czy z Wyspy Anubon, Dobry Rok. Następna grupa to języki kreolskie ze starych posiadłości portugalskich w Azji. Czyli języki indo-portugiezysz, kreolsz indo-portugiezysz, są to języki kreolskie posiadłości w Indiach, czyli między innymi Dim, Damao, Goa, ale także na Sri Lance czy w Ceylonie. Kolejna grupa to języki kreolskie, tak zwane malayo-portugiezysz z Timoru, z Jawy, z Malazji, z Kuala Lumpur. I ostatnia grupa to języki kreolskie sino-portugiezysz, czyli języki z posiadłości w Chinach, między innymi właśnie wspomniany już Macau czy Hongkong. Warto jeszcze zaznaczyć, że języki kreolskie zazwyczaj ich główną bazą jest jeden z języków europejskich, niemniej zdarza się, że jest to kilka języków europejskich. I tak takim przykładem może być język papiamentu, który również bazuje na języku portugalskim, ale także na języku hiszpańskim i holenderskim. Jest to język powszechnie używany na Arubach w Ameryce. Czyli widzimy, że ten portugalski jest obecny naprawdę w wielu miejscach na świecie. Ale może wracając jeszcze do portugalskiego, to jakie warianty portugalskiego w ogóle wyróżnia się? Bo skoro jest obecny w tak wielu miejscach, właśnie w Brazylii czy w Afryce, to jakie warianty najczęściej się wyróżnia? Zazwyczaj wyróżniamy dwa najważniejsze warianty. Jest to wariant europejski z Portugalii i brazylijski z Brazylii. Niemniej wyróżnić możemy także wariant afrykański i azjatycki, choć te dwa ostatnie tak naprawdę są zbliżone do wariantu europejskiego i ich normą, podstawą jest ten wariant europejski. Niemniej można wyróżnić także wariant afrykański i azjatycki. No dobrze, to jeśli już mieliśmy brazylijski, to właśnie Portugalczycy często mówią, że Brazylijczycy mówią właśnie takim starym portugalskim, czy takim sprzed z XVIII wieku. Czy można wskazać jakieś takie elementy, które by to potwierdzały? Bierze się to z tego, iż podbicie Brazylii, skolonizowanie Brazylii, które zaczęło się w XVI wieku, w owym czasie język portugalski wyglądał nieco inaczej niż obecnie, język europejski portugalski. Tamten język portugalski został jakby razem z powojem Brazylii, tamten język został tam zaimplantowany, został tam zawieziony powiedzmy, razem z osobami, które tym językiem się posługiwały i ten język zaczął ewoluować nieco odrębnie niż w Europie, a tak naprawdę ta ewolucja przybrała troszkę wolniejszy. Język w Europie szybciej zaczął ewoluować, miał więcej zmian fonetycznych czy gramatycznych. Takim przykładem może być na przykład w języku portugalskim w Europie w obecnym czasie powszechnym zjawiskiem było engliza, czyli tak zwany używanie zaimków przed czasownikiem. Na przykład, jeżeli mówimy w owym czasie Portugalii, mówiliśmy myszamu, czyli mam na imię. I ta forma razem z enklizą użycia tych zaimków została zawieziona do Brazylii i tam do tej pory istnieje właśnie z tą enklizą, z użyciem zaimków przed czasownikiem, podczas gdy w Portugalii zaczęto ponownie używać zaimków. Głównym miejscem użycia zaimków jest po czasowniku, czyli tak zwana proklisa. A jeszcze właśnie jakieś inne różnice? Bo wiem, że na przykład jeśli chodzi o czas właśnie teraźniejszy, kiedy mówimy, że co się dzieje w tej chwili, to właśnie używamy gerundiu w języku portugalskim, brazylijskim, a w portugalskim kontynentalnym nie, prawda? Używamy bez okolicznika. Tych różnic gramatycznych jest więcej. Tak jak pani wspomniała, w Brazylii powszechnie używany jest konstrukcja sztarma i gerundiu, tak? Czyli na przykład właśnie czytam, estou lendo, podczas gdy w Portugalii brzmiałby estou a ler. Nie można się tak kurczowo trzymać, że w
wokale jest używana konstrukcja sztara. Zamarz infinitivo plus a plus b do końca, dlatego też są też regiony, gdzie ta konstrukcja sztar majżerundiu też jest używana, między innymi na Maderze czy w dialekcie alentejańskim. Innymi różnicami jest na przykład użycie zdań osobowych. W Brazylii zamiast tu używamy generalnie você, choć ponownie nie możemy się tego tak kurczowo trzymać, dlatego że w dialektach południowych wiemy, że używamy również tu. Inną różnicą może być wymowa, która no, dosyć sporo się różni między dwoma wariantami, jest to chyba największa różnica. Przykładowo, czy chcesz grać w piłkę w portugalskim, europejskim brzmiałoby, czy lubisz grać w piłkę, gostasz jugar futebol, podczas gdy w Brazylii to samo zdanie, nie to inaczej zapisane, choć różnica jest niewielka, brzmiałaby você gosta de jogar futebol. Pisowni bardzo zbliżone, wymowy jednak no, różnice dosyć spore. Mamy też różnice w leksyce, w słownictwie. Przykładowo autobus w Portugalii to autocarro, podczas gdy w Brazylii ônibus. Śniadanie, que no almoço w Portugalii, w Brazylii café de manhã. Filiżanka, xícara w Portugalii. Nie, szawena w Portugalii i szikara w Brazylii. I tych różnic jest naprawdę bardzo sporo. Czy wobec tych różnic uważa Pan, że właśnie prędzej Brazylijczyk zrozumie Portugalczyka, czy odwrotnie? Wydaje mi się, że jest to mit, że ktoś nie może zrozumieć kogoś, bo jeszcze nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, by Portugalczyk nie zrozumiał Brazylijczyka, bądź Brazylijczyk Portugalczyka. Wiadomo, że czasem jakieś słowo może znaczyć co innego w danym kraju tu i tutaj na przykład słowo fatu w Portugalii znaczy strój, na przykład do kąpieli, podczas gdy w Brazylii jest to fakt, ale generalnie nie ma problemu z porozumieniem się w obu wariantach. Nie są to aż tak duże różnice, jak na przykład w dialektach włoskich, gdzie tak naprawdę mamy nie do czynienia z dialektami, ale z osobnymi językami, gdzie ktoś posługujący się w dialekcie weno ma problem z zrozumieniem osoby posługującej się w dialekcie brawanesko. Tutaj mamy do czynienia z dialektami tego samego języka, a nie z różnymi językami. Także wydaje mi się, że jest to mit, że ktoś nie może kogoś zrozumieć. No jeśli już, to może po prostu wynikać z samej... samego stosunku, przecież się nie chce zrozumieć kogoś. A właśnie, jeśli jesteśmy przy rozumieniu, to czy wewnątrz Portugalii można zauważyć właśnie jakieś różnice w języku portugalskim? Lub ewentualnie, czy w Portugalii w ogóle istnieje jakiś inny język niż portugalski? Więc sam język portugalski w Portugalii oczywiście też ma kilka dialektów. Dawniej wyróżniano trzy grupy dialektów, dialekty galicyjskie, dialekty septentrionalne i dialekty południowo-centralne. Obecnie odchodzi się od tej gradacji, wyróżnia się obecnie tylko dwie główne grupy, północne i centralno-południowe, a dialekty galicyjskie jakby zachowuje się dla odmiennego języka galicyjskiego, co wydaje mi się jak najbardziej słuszne. Jeśli chodzi o te różnice pomiędzy dialektami północnymi i południowymi, no to jest ich dosyć sporo. Takim przykładem może być, że na przykład w dialekcie z Trás-Montano, Trás-os-Montes w górach, nie wymawia się na przykład głoski w. Wszystkie dźwięk, ten głoska zębowo-wargowa została zastąpiona przez głoskę b. I zjawisko to nosi nazwę betacyzm. Przykładowo wyraz portugalski, gdzie w tym kraju powiemy waka, kowa, na północy Portugalii będzie brzmiał baka. Innym takim przykładem może być monotongizacja dyftongów, czyli uproszczenie dyftongów na południu kraju, gdzie nie wymawia się na przykład ou, a samo o, dlatego też wyraz jestem, sou na Portugalii, na południu kraju brzmi co. I tych różnic też jest sporo. Istnieją także różnice leksykalne, na przykład na północy kraju branek będzie brzmiał aniu, podczas gdy na południu kraju jest to cordeiro. Jeśli chodzi o inne języki w Portugalii, no to oczywiście mamy język mirandyjski, który jest językiem oficjalnym w Portugalii już od 21 lat.
Wcześniej Portugalia razem z Islandią była uznawana jako ostatnie dwa kraje w Europie, kraje jednojęzyczne. Niemniej od 21 lat Portugalia już nie należy do tej grupy. Obecnie Islandia jest jedynym krajem monojęzycznym w Europie. W Portugalii rozróżniamy język portugalski i mirandyjski. I czy mógłby Pan powiedzieć więcej właśnie o języku mirandyjskim? Jak on powstał? Ile osób w ogóle nim dzisiaj się porozumiewa? I czy w ogóle jest ich dużo? Czy grozi wymarciem język? Czy jednak ma się dobrze? Język ten, jak na początku wspominałem o tych pasmach czy językowych, o tych obszarach językowych, powiedziałem, że wykształcił się pomiędzy galicyjsko-portugalskim a obszarem kastylijskim, był obszar asturyjsko-leoński, gdzie posługiwano się językiem asturyjskim i leońskim. Na obszarze tym kawałek tego obszaru malusieńki został zaaneksowany, przynależył do Królestwa Portugalii podczas jego utworzenia i kawałek tego obszaru, gdzie posługiwano się językiem leońskim, został oddzielony granicą od reszty Królestwa Leon. Na obszarze tym jest to głównie teraz obszar Miranda do Douro, Conselho, ale także Bragança. Ten język leoński z racji tego, że został oddzielony granicą i nie miał kontaktu z osobami z zagranicy, zaczął ewoluować w troszkę odrębny sposób. Część tego obszaru była także oddzielona od Portugalii, dlatego że Miranda do Douro leży w trudno dostępnym, górzystym regionie. Obecnie autobus jest tylko jeden dziennie czy dwa. Z portu jedzie około 8 godzin. Kiedyś trzeba było jechać wozem i taka podróż trwała około 3 dni. Więc nikogo nie zachęcało tam osadnictwo w tym regionie i dialekty te leońskie poprzez to odrębnienie od reszty Królestwa Leona, także Portugalii, ewoluowały oddzielnie. I dzisiaj dzisiaj ten dialekt leoński, czyli ten mirandyjski, wygląda zupełnie inaczej, aniżeli dialekty leońskie w Hiszpanii, mimo że pochodzą z tej samej rodziny, z tej samej grupy asturyjsko-leońskiej. Posługuje się nim około obecnie w Portugalii osób, to jest 7,5 tysiąca osób, także bardzo niewiele, a na świecie szacuje się, że około 10 tysięcy. Także jest to język, który grozi wymarciem. Niemniej są wydawane na przykład książki w języku mirandyjskim, zarówno przez Ratusz Miasta Miranda i do Douro, jak i prywatne wydawnictwa. Są wydawane periodyki, są to zazwyczaj części periodyków portugalskich wydawane po mirandyjsku, między innymi Diário de Trás-os-Montes, tam mamy sekcję mirandyjską. Są organizowane konkursy literackie po mirandyjsku, nagrywane są płyty, muzyka jest po mirandyjsku, języka mirandyjskiego dzieci uczą się w szkole. Nauka jest opcjonalna, nie jest to przedmiot obowiązkowy. Zaczyna się już w przedszkolu. Na wszystkich etapach szkoły, primaria, tak, primeru cyklu, wszystkie trzy cykle, w szkole średniej także mają mirandyjski i na studiach, kiedyś był to język obowiązkowy na archeologii, obecnie jest to język opcjonalny, niektóre z uniwersytetów oferują w swojej ofercie, mają również naukę języka mirandyjskiego, między innymi Uniwersytet Portu w Lizbonie, czy w regionie Minho. Są też kursy odpłatne, realizowane przez Stowarzyszenie Języka i Kultury Mirandyjskiej. W tym roku odbyła się pierwsza edycja kursów online, także każdy na świecie musi na ten kurs zapisać. Było około 50 osób ze wszystkich kontynentów świata. I co jeszcze możemy powiedzieć o języku mirandyjskim? Możemy usłyszeć język mirandyjski na ulicach, jeśli pojedziemy właśnie w ten region? Jeżeli pojedziemy do Miranda do Douro, w samym centrum, stolicy regionu, jest częściej używany język portugalski. Dlatego, że z racji, że jest to główna jakby siedziba u władz w tym regionie, język portugalski jest częściej używany, dlatego że język mirandyjski został stosunkowo niedawno odkryty, stąd odkryty nie jest dobre słowo, raczej
społeczność naukowa dowiedziała się o jego istnieniu, ponieważ on ciągle istniał. Język ten odkrył portugalski lingwista José Leite Vasconcelos około niecałe ponad 100 lat temu. I początkowo sami Mirandyjczycy w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że mówią w odrębnym języku i byli przekonani, że mówią po języku portugalskim, ale że to język zła wersja, zły wariant, że nie mówią poprawnie po portugalsku, nie wiedzieli, że mówią w odrębnym języku. Gdy w Mirandzie pojawiły się środki masowego przekazu, takie jak telewizja czy radio, to ludzie też mieli większy kontakt z portugalskim i to poczucie wstydu, że mówią w złej wersji języka portugalskiego, ono ciągle narastało. I język mirandyjski został zepchnięty do takiego użycia domowego, czy początkowo na wsi, byli się wstydzili, jak przyjeżdżali Portugalczycy. Sami Portugalczycy też przez jakiś czas mieli takie poczucie wyższości, że naśmiewali się, że to jest za portugalski, jak oni mówią. Nikt sobie nie zdawał sprawy, że jest to odrębny język. Obecnie język ten jest oficjalny, tak jak powiedziałem, 21 lat. Można go usłyszeć na ulicy, z tym, że nie tam dali do w stolicy regionu, nie w takim stopniu jak w innych miejscowościach. Są też na przykład tablice z miejscowościami po mirandyjsku, są muzea mirandyjskie, gdzie mamy też wszystko napisane po mirandyjsku. Także język ten są podejmowane wszelkie inicjatywy, żeby ten język zachować. Jedną z nich jest pomysł wprowadzenia języka mirandyjskiego na naszym Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Byłoby super. Chętnie sama bym się czegoś dowiedziała na ten temat. Czy właśnie mógłby Pan podać jakieś przykłady słów w języku mirandyjskim i porównać z portugalskim? Czy to jest podobne? Czy... Generalnie języki romańskie mają największy stopień jakiego współrozumienia. Słownictwo jest tak podobne i struktury gramatyczne, że jest to rodzina językowa, gdzie rozumienie jednego języka pomiędzy językami jest największe, jeżeli porównamy z językami germańskimi czy słowiańskimi. Więc generalnie, znając języki romańskie, to podobieństwo, to rozumienie jest, stopień porozumienia jest największy. Jeżeli wchodzimy w podgrupy językowe, języki iberyjskie, to ten procent ciągle wzrasta. Język mirandyjski pochodzi z grupy języków asturii-stolońskich, który należy do grupy języków iberyjskich, tak jak portugalski, galicyjski czy hiszpański. Wszystkie to są języki iberyjskie. Także słownictwo jest i gramatyka są naprawdę zbliżone. Jaki przykład? Największe różnice w języku portugalskim wynikają z tego, na przykład mamy proces synkopizacji, czyli wyrzucenia dźwięków w środku wyrazu. Są to na przykład spółgłoski l i n. Jest to zjawisko typowe i wyłącznie dla języka galicyjskiego i portugalskiego. W innych językach angielskich takiego zjawiska nie ma. Na przykład słowo lana w języku portugalskim to jest l. Podczas gdy w innych językach iberyjskich to ny między samogłoską zostało zachowane. I tak w języku mirandyjskim wyraz wełna brzmi jen. Le, jen. Innym wyrazem może być na przykład łopata, gdzie mamy między samogłoskowy ly. W portugalskim wyraz pochodzi od pala, gdzie w języku mirandyjskim dalej mamy pala, natomiast w portugalskim mamy pa, gdzie to ly wypadło. Innym takim przykładem jest dyftongizacja samogłosek krótkich łacińskich, czyli proces powstania dwóch samogłosek z jednej. W portugalskim nie mamy tego zjawiska, samogłoski otworzyły się. I tak na przykład wyraz łaciński Petra, czyli kamień, w portugalskim mamy Pedra z otwartym E, podczas gdy w języku mirandyjskim mamy Pidra. Chociaż tutaj też warto zaznaczyć, że pomimo język mirandyjski ma tylko około 10 tysięcy rodzimych użytkowników języka, wyróżniamy aż 3 dialekty języka mirandyjskiego i w każdym dialekcie może to słowo brzmieć inaczej, jest inaczej wymawiane fonetycznie. Brzmi to bardzo ciekawie. A jeszcze wracając do portugalskiego, to czy uważa Pan, że dla na przykład użytkownika języka polskiego łatwiejsze byłoby nauczenie się właśnie wymowy portugalskiego, europejskiego czy brazylijskiego? Największe trudności generalnie dla nas Polaków w obu wariantach sprawia stopień otwarcia samogłosek. W języku polskim generalnie nie mamy takiego zjawiska. Mamy, ale nie zdajemy sobie sprawy, a nawet jeżeli występuje, to ono niesie ze sobą zmiany znaczenia wyrazu. Na przykład generalnie mamy otwarte E.
wyrazach pomiędzy w takich wyrazach jak cień czy sień, dzień mamy e zamknięte, a nie zdajemy sobie sprawy. Nawet jeżeli powiedzielibyśmy e otwarte i powiedzielibyśmy cień, co jest nienaturalne, to ten wyraz nie zmieni znaczenia. W języku portugalskim w obu wersjach, czy to wariant brazylijski, czy europejski, ten stopień otwarcia samogłosek jest kluczowy, bo może zmienić znaczenie. I tak w języku, w wariancie brazylijskim mamy dwie pary, otwarte e, zamknięte i, otwarte o i zamknięte u, a w wariancie europejskim mamy jeszcze otwarte a i zamknięte e, które nie występuje w wariancie brazylijskim. Tak dla przykładu, na przykład wyraz mówimy po portugalsku w wersji europejskiej brzmi falamos z zamkniętymi wszystkimi a. Podczas gdy powiedzieliśmy w czasie przeszłym, różni się tylko stopień otwartości jednej samogłoski a i brzmiałoby to flamusz, flamusz, flamusz. I ten stopień otwartości a zupełnie nam rozróżnia wyrazy. Z przykładem o moglibyśmy powiedzieć na przykład uliu, oko i oliu, patrzę, uliu, oliu. Z e możemy przydać przykład beszta i beszta. Jedno jest kusza, drugie jest bestia. Generalnie my Polacy zazwyczaj mamy problem na początku z wychwyceniem tej różnicy pomiędzy stopniem otwartości i zamknięcia danej samogłoski. Później mamy problem z odtworzeniem tego. Generalnie każdy Portugalczyk czy Brazylijczyk doskonale odróżnia jedno otwartą i zamkniętą samogłoskę, nawet osoby niewykształcone, czy to dajmy na to Sławeli, taka osoba nie będzie miała problemu z odtworzeniem tych dźwięków, podczas gdy my Polacy jest to dla nas jeden z większych problemów. Innym takim problemem z fonetyką również obu wariantach jest dwuznak LH, który czytamy jako I. Tego dźwięku nie mamy w języku polskim i on sprawia nam bardzo duże trudności. Jeden z takich podstawowych błędów na początku nauki języka portugalskiego jest uproszczenie i przekazanie informacji, że dwuznak ten możemy czytać jako LJ, LI. Otóż nie, dlatego że LI i LI można zupełnie zmienić znaczenie również wyrazów. Na przykład oliu to jest olej, ale uliu to już jest patrzę, tak, czy oko, więc ten dwuznak, ten dźwięk i to również nam Polakom sprawia trudności. Reszta dźwięków generalnie nie, ponieważ my samogłoski nosowe, które występują w języku portugalskim, jednym z niewielu języków romańskich, dlatego że występuje obecnie tylko także w irlandzkim i francuskim, my również mamy samogłoski nosowe, tylko Polacy i Kaszubi mają samogłoski nosowe, w innych językach słowiańskich zostały zamienione na języki, na samogłoski ustne. Także my nosówki mamy obecne krzyży, także w języku portugalskim i polskim występuje. Także jedyny problem to są właśnie te stopień otwarcia samogłoski. Jeśli chodzi o który wariant jest łatwiejszy, myślę, że oba warianty nie powinny sprawiać trudności. Generalnie to, co może sprawić trudność, to to, że język portugalski w wariancie europejskim zaszło tu takie zjawisko synkopizacji, o której wcześniej wspomniałem, że samogłoski, które nie są w pozycji akcentowanej, zostają omijane, nie wymawia się ich w języku portugalskim bardzo często. Podczas gdy brazylijskie samogłoski, te są, wszystkie są wymawiane tak, jak jest zapisane graficznie. Tak na przykład wyraz profesor, który normalnie w Brazylii wymawiamy profesor, w Portugalii powinien brzmieć profesor, natomiast zazwyczaj na co dzień mówi się psar, pomijając wszelkie nieakcentowane samogłoski. Jest to coś, co również może sprawić na początku trudność, dlatego że samemu musimy odtworzyć samogłoski, które zostały pominięte. Chociaż z drugiej strony właśnie w polskim też mamy bardzo dużo zbitek spółgłosek, więc tak, to jest też ułatwienie z jednej strony. No dobrze, to może żeby tak na końcu nie zniechęcać do języka portugalskiego, to może zaprosimy właśnie do studiowania języka portugalskiego, więc chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego warto studiować język portugalski, uczyć się go, nie tylko studiować na uniwersytecie? Absolutnie nie chcemy zniechęcić, wręcz przeciwnie, chcemy wszystkich zachęcić do nauki języka portugalskiego. Myślę, że warto się uczyć każdego języka. Każdy język jest to coś dodatkowego. Zawsze lepiej znać język niż go nie znać. Jeśli chodzi o język portugalski, który jest mi najbliższy, no to myślę, że warto znać ten język z kilku powodów. Po pierwsze, w Polsce jest uznawany za język egzotyczny. Bardzo mało osób mówi po portugalsku. Jeżeli ktoś posługuje się językiem portugalskim, otwiera to bardzo szerokich możliwości, jeśli chodzi o środowisko
zawodowe, jeśli chodzi o pracę. Ponadto, jak już wspomnieliśmy, język portugalski jest czwartym językiem świata, jeśli chodzi o liczbę osób posługujących się jako językiem rodzimym. Także 4% populacji światowej mówi w języku portugalskim. Naprawdę z wieloma osobami możemy się porozumieć w tym języku. Oprócz tego sam język portugalski niesie ze sobą implikuje wiele innych czynników czy walorów poza samym językiem. Oprócz tego, że możemy się porozumieć z wieloma osobami czy użyć go w środowisku zawodowym, to też nauczenie się języka portugalskiego ułatwia nam naukę innych języków romańskich, jak na przykład galicyjski, czy mirandyjski, czy hiszpański, a także poprzez naukę języka postrzegamy troszkę inaczej świat, to takie pojęcie kognitywistyczne. Inaczej widzimy rzeczywistość poprzez widzenie świata w innym języku, ale także nauka języka niesie ze sobą naukę kultury, muzyki, sport, architektura, kulinaria, wszelkie różne inne rzeczy, a jak wspomnieliśmy, język portugalski jest językiem oficjalnym w 10 krajach na świecie, także to bogactwo nie tylko językowe, ale wszelkiego różnego innego typu jest po prostu zatrważające. Mhm. No mnie pan przekonał. Mam nadzieję, że naszych widzów także. Więc zostaje nam tylko zaprosić właśnie na studia, do Uniwersytetu, do Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie możemy zarówno studiować język w wariancie portugalskim, jak i brazylijskim. I mamy nadzieję, że czegoś Państwo się dowiedzieli o języku portugalskim w czasie naszej rozmowy i że zachęciliśmy do nauki. Bardzo dziękuję Panu Michałowi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. I mam nadzieję, do zobaczenia na uniwersytecie.